Dzień dobry w Szumilesie. Postanowiłem was zaśmiecić w tym roku filmami o czosnku i zachęcić do tego, żeby czosnek, tak jak obiecałem, u nas wsadzić w całym ogrodzie. I zobaczcie, jak się przygotowałem. Ząbki pociachałem. Tu mamy harnasia po prawej, tu mamy hornaka po lewej. Cały czas mam nieprzygotowane tutaj tereny, o których myślałem. Potestujemy sobie sadzenie takiego czosnku przy krzewach owocowych. I to wszystkich krzewach owocowych, łącznie z borówką i żurawiną, bo tam ktoś do mnie napisał, dziękuję bardzo za informację, że molibden jest przy borówkach w ziemi i że on nie pozwoli temu czosnkowi tam rosnąć, że będzie źle na niego wpływała w ogóle kwasowość ziemi pod borówkami, pod żurawiną, że jest za kwaśne, że czosnek nie będzie chciał wzrastać. No i oczywiście jak ja coś takiego czytam, to od razu mam ochotę zrobić odwrotnie, czyli posadzić. I to nie chodzi o to, żeby na przekór, na siłę coś tam udowodnić bez sensu. Bardzo chętnie właśnie zasadzę kilka ząbków przy borówkach i przy innych krzewach. Jeżeli przy innych krzewach będzie rosło dobrze, a przy borówkach, przy żurawinie, tam gdzie jest bardziej kwaśne środowisko, nie będzie rosło albo w ogóle gdzieś tam zgnije czy coś, to będę wiedział, że to naprawdę się sprawdza i że to jest mądre, co mi ktoś poradził i wtedy się sam przekonam, sam zapamiętam. Najlepsza metoda, żeby się nauczyć, to po prostu to sprawdzić jeszcze samemu, jeśli oczywiście jakiś tam eksperyment jest w granicach możliwości czyjś, bo wiadomo, że w kosmos nikt nie poleci sprawdzić, czy na pewno tam są inne planety. Natomiast tu jest to do zrobienia, ale mamy też inne krzewy tutaj, przy których ziemia jest taka lekko kwaśna, czyli tam ma w granicach od 5,5 do 6,5 do 7, już obojętna. Czosnek ponoć lubi taką mniej więcej tam od 6 do 7,5, tak podają. Wpiszcie sobie czosnek o zimy, pierwsze 10 artykułów przeczytajcie, jakie są porady. I chyba na 10 artykułów to tak 6 czy 7 minimum było, żeby wsadzić od połowy września do października połowy lub też do końca października. No jak kto lubi, ja sadzę jak najpóźniej, widzicie, jest połowa listopada, ja dopiero to sadzę. No i generalnie jest w miarę ciepło, jak na jesienną porę, nie ma jeszcze zimy, także ciężko powiedzieć, kiedy tak naprawdę jest najlepszy moment na to sadzenie. Po prostu trzeba obserwować i tyle. Po co to w ogóle sadzić przy krzewach? Po to, żeby je chronić przed chorobami grzybowymi, przed pleśniami, tam jakimiś grzyby, jakieś bakteryjne choroby, jakieś szkodniki, gryzonie. Po prostu nie przepadają za czosnkiem. Gdzieś tu ten mój czasoumilacz był. Jest tutaj, cały czas nie miałem czasu zrobić lepszego. Trzymam to swoje cudo. Co ja mówiłem? Nie wiem, co mówiłem. Kłamałem chyba. A, no już sobie przypomniałem. Generalnie ludzie czasami sadzą tak w jednym miejscu, żeby po prostu mieć czosnek do jedzenia. Ja zachęcam, żebyście spróbowali posadzić w różnych miejscach, pod drzewami. To jeszcze jeden filmik może zrobimy, tylko chciałem, żeby Agnieszka w nim wzięła udział, bo to ona wymyśliła, co tam będziemy sadzić i ciągle nie ma czasu nagrać z nią. Pod drzewami, pod krzewami, takimi większymi, czy też między truskawkami, w poziomkach dzisiaj będziemy sadzić. I myślę, że zrobimy po prostu tak. Mamy tutaj na przykład malinkę czarną. Ja zrobię tak, tu zrobimy dziurkę. Tu powinna być ziemia taka do czosnku mocno przekopana niby, aczkolwiek ja się staram w ogrodzie nie kopać i nie przygotowuję w ogóle ziemi specjalnie pod czosnek akurat, tylko po prostu no sadzę go tam, gdzie uważam, że fajną rolę swoją spełni. Aj, muszę iść przerobić ten swój wywiercacz, bo źle działa, ale powiedzmy, że to też dla zapamiętania dla siebie. Tu mamy trzy dziurki, wsadzimy sobie tutaj harnasia. Ja te odmiany trochę opisywałem na poprzednim filmie, to zobaczcie. Ten mi się spodobał, ornak, tym razem jak go tak obierałem. Mówię, kurczę, dosyć dużo ma ząbków, ale takie spore, łatwo się oddzielają, fajny. Harnas jest trochę mniejszy, ale dobra. Sadzimy sobie tutaj harnasia, w ten sposób oczywiście się sadzi, tam dziurka powiedzmy do 10 cm. Tu sobie wsadzimy na przykład trzy harnasie. O. A tu zrobimy sobie trzy dziurki na tego ornaka, żeby po prostu pamiętać, żeby też zobaczyć, czy może któraś odmiana lepiej sobie radzi przy takich krzewach, a przy innych
inna, albo czy w ogóle sobie radzą, czy nie radzą. Fajnie sobie różne rzeczy pobadać. O, pyk, tu pyk i tu pyk, sryk. Dobra, i zasypujemy i ziemią, i ściółką. Ach, kurde, zobaczcie, jaką torpedę zrobiłem, ale będę teraz wiercił, panie. Aha, malina jeżyna, kurna, kulczasta. Z tej strony pójdę. Jeszcze chciałem rzec coś takiego, że może nie lubicie czosnku, może nie chcecie go w ogóle w ogrodzie sadzić, bo wam po prostu nie smakuje, co akurat, no, doradzam jeść, ale no nie każdy musi lubić, tak? To i tak polecam sobie zasadzić tylko takiego ochraniacza, ochroniarza naszych roślin. Nie trzeba, jeżeli wam rośnie taki czosnek, na przykład kiepskawo, nie macie jakichś wielkich główek z 8 ząbkami, tylko jeden duży ząbek, to można tak naprawdę zostawić to w glebie na kilka lat nawet, po prostu nie zbierać w ogóle i zobaczyć, czy taka niezebrana główka, jak jest jedna na przykład duża, być może wyrośnie na ładnie w przyszłym roku i będziemy mieli po prostu kolejny raz czosnek w tym samym miejscu jako ochronny. No, jestem przy poziomkach. Przy poziomkach aż 20 sztuk zasadzę. Poziomki troszkę dzielą jakby choroby też z truskawkami, natomiast truskawek nie obsadzam czosnkiem, bo muszę je przesadzić w inne miejsce. Złe miejsce wybrałem. I już skończyłem. Mam obsadzone praktycznie cały ogród, jeśli chodzi o krzewy owocowe. Nie wszędzie ten czosnek już wiem, że będzie rósł dobrze, ponieważ na przykład właśnie przy krzewach ta ziemia jest mniej przerobiona niż mamy w grządkach. Tam też sadziliśmy ten czosnek. Tam jest ziemia bardziej pulchna, bardziej przerobiona. Może nie tak bardzo, bo też były to świeże materiały. Ten ogród ciągle jest bardzo młodym ogrodem, gdzie korzystamy tylko z naturalnych jakichś tutaj pobliskich materiałów, więc no, potrzebuje czasu na to, żeby tę ziemię zbudować. No ale tam jest bardziej przygotowana ziemia. Jeżeli ktoś się nastawia na jedzonko, to może sobie przygotować takie grządki. Jeżeli ktoś na ochronę też się nastawia krzewów, no to trzeba też się liczyć z tym, że tutaj ten czosnek będzie miał problem, bo tu gdzieś zrębka, prawda, czy jakaś tam trocina, czy coś może troszeczkę no, pH być nie takie jak trzeba, czy po prostu takie fizyczne bariery będą tutaj w postaci właśnie zrębki, czy jakiejś słomy, czy liści, takich no nieprzerobionych materiałów. Widzicie, że ja tego nie zbieram. To, co upadło z jagody kamczackiej, to tutaj leży i się rozkłada na tej ściółce, dlatego może być troszeczkę większy tutaj problem z tym. Dobra, zachęcam do sadzenia czocha. Napiszcie coś, czy tak robicie, czy nie robicie, czy próbujecie ten czosnek sadzać w różnych miejscach, bo to jest właśnie taka, no, może nie permakultura jeszcze, bo ja to uważam jako bardzo duże słowo i uważam, że my nie mamy ogrodu permakulturowego, tylko dążymy do niego w pewnym sensie, ale to jest dobry kierunek właśnie, że nie nastawiamy się tylko na plony, ale na to, żeby mieszać te uprawy, żeby one się jakoś tam wspomagały. Takiego typowego ogrodu permakulturowego nasz ogród nie będzie pewnie przypominał, bo tu mamy w rządkach posadzone różne krzewy, ale z czasem może troszeczkę się tutaj będzie więcej działo i no, dla mnie też jest ważna jednak praktyczność. Jednak jak ja mam dojść w jakieś jedno miejsce, to lubię po prostu dojść i tyle i tam zrobić co trzeba, a nie tam jakimiś zawijasami chodzić, bo ładniej, tak? No pewnie, że ładniej, no ale mniej praktycznie troszkę. Dobra, piszcie, co tam chcecie, pa.